Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne. Dzisiaj niedziela, więc oczywiście odcinek z serii. Trzy spółki na ten tydzień. Zaczynamy od razu. Do pierwszej spółki przechodzimy, a jest to spółka Serinus. Myślę, że choć nie jest to spółka z WIG-u 20, to jest ona doskonale znana zdecydowanej większości, jeżeli nawet nie wszystkim osobom inwestującym na warszawskim parkiecie. Może przez to właśnie, że spółka cechuje się czasem sporą zmiennością, takimi jedno-dwusesyjnymi wybiciami, przez to ona może wydawać się właśnie ciekawa dla wielu osób. A spójrzmy troszeczkę szerzej na ten wykres, co tutaj się dzieje. Dzieje się sporo, bym powiedział, choć może nawet na to ten wykres nie do końca wskazuje, ale na przykład jeszcze w sierpniu byliśmy w okolicach 8 zł, potem ten spadek, no taki dynamiczny, myślę, można go śmiało tak nazwać, i wydaje się, że okolice 4,40, 4,50 okazały się takim lokalnym dnem dla walorów Serinusa i teraz obserwujemy odbicie. Odbicie, które ma ciekawy charakter, proszę spojrzeć. Mamy jedną sesję w przypadku tego ostatniego wybicia, dwie sesje w przypadku tego pierwszego. Potem następuje 3-4-sesyjny powrót prawie że do bazy. Mówię prawie, bo jednak ten poziom odnotowany po tej korekcie jest wyższy od tego, który obserwowaliśmy przy starcie z punktu bazowego. I tutaj mieliśmy kolejne wybicie, powrót do bazy i ponownie poziom minimalnie wyższy. Co ciekawe, proszę spojrzeć na obroty, jak one są potężne, można powiedzieć, właśnie w trakcie tych sesji z wybiciem. Potem one stopniowo gdzieś tam maleją, aby przy takiej sesji poprzedzającej wybicie znaleźć się na bardzo, bardzo nieznacznym poziomie w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy na wolumenie podczas tych sesji poprzedzających. Wydaje się, że ciekawy jest ten ruch, który tutaj właśnie na Serinusie obserwujemy od pewnego czasu. Możliwe, że jakiś taki lokalny kanał wzrostowy nam się tutaj będzie na walorach rysował. Może jakoś idealnie trudno go będzie wyznaczyć, nie jest on jakiś bardzo symetryczny. Natomiast jednak wydaje się, że respektowane są jakieś punkty podparcia, jeżeli właśnie chodzi o te korekty. No i też ta zależność, moim zdaniem, ona jest jak najbardziej dobra i prawidłowa, czyli że po takim wybiciu korekta, która nastaje, nie zabiera całości z tych wzrostów, ale gdzieś tam kolejne wybicie z poziomu minimalnie większego, no i koniec końców walory są na coraz wyższym poziomie, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że startowaliśmy z okolicy 4,50, a teraz okolice 5,50, więc około złotówki udało się walorom Serinusa w ostatnim czasie odrobić. Jeżeli chodzi o inne punkty na wykresie, które są jak najbardziej ważne z takiego punktu widzenia krótkoterminowego, jeżeli miałby się tutaj realizować jakiś scenariusz właśnie wybicia, no to na pewno moim zdaniem byłyby poziomy takiego zarówno szczytu z tego pierwszego, jak i drugiego wybicia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te górne długie cienie, to są okolice 7 zł z groszami. Ten poziom kilkukrotnie stanowił zarówno też o oporze, jak i o wsparciu, więc on jak najbardziej może być dla walorów Serinusa ważny. Kolejnym takim poziomem, który był już oczywiście wybijany, ale myślę, że trzeba go zaznaczyć, no bo na przykład teraz jesteśmy ponownie poniżej niego, to są okolice okrągłych 6 zł. Wydaje się, jeżeli spojrzymy na te właśnie dwa wybicia z ostatniego czasu, że z pokonaniem tego poziomu większych problemów nie ma
i być nie powinno, ale jednak warto mieć na uwadze takie poziomy też pośrednie, żeby potem po prostu nie być zaskoczonym i po prostu kiedy kurs zbliża się do danego poziomu, czy to wsparcia, czy to oporu, aby wtedy chwilkę uwagi walorom poświęcić, zaobserwować, jak ten kurs się zachowa, jak zachowa się arkusz zleceń właśnie przy poziomach kluczowych, czy będzie wybicie bezproblemowe, czy może jednak jakieś próby cofnięcia, zrzucania kursu. To są informacje bardzo przydatne potem w trakcie kolejnych sesji. No i potem oczywiście punkt, który myślę też można zaznaczyć, choć do niego jeszcze troszeczkę nam brakuje, może nawet nie troszeczkę, a dużo, tak bym powiedział, to okolice 8,59 zł z naciskiem nawet na te 8,50. To już zdecydowanie w przypadku jakiegoś tutaj ruchu powrotnego na wyższe poziomy, to już nawet myślę może być nie w takim bardzo, bardzo krótkim terminie i raczej nie w perspektywie tygodnia, ani nawet myślę nie dwóch, ale warto też ten poziom mieć na uwadze. Więc jeżeli chodzi o Serinusa, no to tutaj po prostu obserwujemy najbliższą sesję, czy jakieś odbicie będzie realizowane w myśl właśnie tego ruchu, jaki nam tutaj się stworzył. Zasięg takiego ewentualnego wybicia, no to zapewne byłyby okolice 7 zł i powiedzmy 50 groszy, tak aby ten szczyt był minimalnie wyżej niż z tych dwóch wybić poprzednich, a potem ewentualna korekta zapewne miałaby zasięg okolic 6 zł. Takie moje zdanie na temat Serinusa. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Kolejna spółka to Onde. Spółka, której przygoda z giełdą może jakaś bardzo długa nie jest, no ale na pewno udana też nie jest. Myślę, można śmiało tak to podsumować w kilku słowach. Od debiutu można powiedzieć, że praktycznie cały czas spadamy, z wyjątkiem jakichś krótszych, dłuższych prób, które mogły dawać nadzieję na to, że ten trend spadkowy się zakończy, się odwróci, będziemy obserwować odbicie w stronę chociażby ceny z debiutu. No niestety tak się nie stało. Coraz to niższe poziomy, czasem te spadki jeszcze nawet przybierały na sile, tak aby teraz zaliczyć dołek. Dosłownie kilka sesji temu okolice 8 zł, a dokładnie był to poziom 8 zł i 4 groszy. Taki poziom minimum został odnotowany 30 września, więc całkiem niedawno. No i od tamtego czasu mamy odbicie. Odbicie oczywiście z kilku powodów może być realizowane. Proszę spojrzeć na wskaźnik RSI, na jak on niskim poziomie już był i jak najbardziej mógł wskazywać właśnie na takie odbicie techniczne, odbicie, które jak najbardziej teraz się właśnie realizuje. Natomiast proszę spojrzeć, że choć ta sesja piątkowa, 7% wzrost i od tego dołka właśnie do zamknięcia z tej sesji kurs około 11% już odrobił, to wskaźnik RSI nadal jest dość nisko, co może wskazywać na to, że odbicie będzie kontynuowane, a zasięg takiego odbicia to moim zdaniem byłyby wtedy okolice nawet okrągłych 10 zł, a to stanowiłoby o wzroście mniej więcej o kolejne 12%. Także myślę, jak najbardziej taka ewentualna stopa zwrotu dość przyzwoita, szczególnie, że taki ruch wzrostowy może odbywać się w naprawdę krótkim terminie. Chodzi po prostu o to, żeby gdzieś tam wyrównać te wskaźniki, i nawet jeżeli ruch spadkowy miałby być dalej kontynuowany po tej takiej chwilowej korekcie wzrostowej, która jest obserwowana, no to po prostu gdzieś tam ta prawidłowość zostanie zachowana. Zresztą mieliśmy takie próby, na przykład proszę spojrzeć, wrócę tutaj do maja tego roku. Wtedy okolice 10 zł, 11 właśnie były obserwowane, również wskaźnik RSI na podobnie niskich poziomach i odbicie również się zrealizowało, odbicie do okolic 14 zł, no i potem już te spadki, można powiedzieć, że nieprzerwanie były kontynuowane tutaj od początku lipca do końca września, więc może teraz właśnie też czas na odreagowanie, na tutaj poprawę tych wskaźników, tak aby gdzieś to RSI nie szorowało po dnie, no bo po prostu
Rzadko też, myślę, to się zdarza, żeby przez jakiś bardzo, bardzo długi okres czasu wskaźniki, jakby na to nie patrzeć, były atrakcyjne dla inwestorów, jeżeli mówimy o kupnie, a właśnie ruch wzrostowy się tutaj nie realizował, dlatego moim zdaniem na walorach ONDE ta korekta wzrostowa, która jest obserwowana na razie w takiej nieznacznej skali, może być jeszcze podciągnięta pod poziom okrągłych 10 zł, a kto wie, czy przy dobrych wiatrach, jak to się mówi, jeszcze nie troszeczkę wyżej. To druga spółka, a trzecia i ostatnia to ZEPAK. Spółka, myślę, również doskonale wszystkim znana, szczególnie, że gdzieś, jak pamiętam, to pierwsze takie wybicie z 2021 roku, z przełomu sierpnia i września, te potężne, jakby nie patrzeć, wzrosty, które dość szybko wyprowadziły walory z okolicy 10 do ponad 24, 25 nawet złotych, a ten szczyt to były poziomy 28, 40, więc wzrost imponujący, no ale jednak został on nie tyle może oddany, no bo nie wróciliśmy już na tak niskie poziomy jak właśnie rejony 10 czy nawet 11 zł, chociaż nie, 12 zł było obserwowane. Ten dołek z tego ruchu korekcyjnego po tym odbiciu to było 11,30 i to był właśnie najniższy poziom, jaki był obserwowany w tej korekcie, która była zdecydowanie dłuższa niż ten ruch wzrostowy. No ale widać, inwestorzy uznali ponownie te poziomy za atrakcyjne. Mieliśmy odbicie, nawet luka wzrostowa tutaj powstała. Teraz właśnie ją przybliżam. Dość spora, więc no, wedle tej prawidłowości, o której często wspominam, powinna zostać domknięta. Tak też się stało. Takie pierwsze domknięcie cieniem, którego raczej nie można było uznać za to domknięcie właściwe moim zdaniem, a to domknięcie właściwe zdarzyło się mniej więcej tutaj. To był koniec kwietnia tego roku, więc no, troszeczkę czasu domknięcie tej luki zabrało, ale proszę spojrzeć, co stało się dalej. Mieliśmy wszystkie luki podomykane, wskaźniki na bardzo, bardzo atrakcyjnym poziomie, wtedy RSI w okolicach 23, poziom kursu w okolicach 14 zł i kurs wystartował, chciałoby się powiedzieć, i dość szybko dotarł w okolice 37,50, tam dopiero kilkukrotne próby przejścia tego poziomu, nieudane, no i Tak jak gdzieś za pierwszym razem te wzrosty były zdecydowanie szybsze od spadków, jakie po nich nastały, tak teraz odwrotnie, myślę, że te spadki były szybsze. Myślę, że nawet na wykresie jest to doskonale widoczne. Mieliśmy kilka sesji z naprawdę sporymi spadkami, no i one sprowadziły kurs również nie tyle, że do bazy, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu spółek, ale do okolic 17 zł i 50 groszy. No i tutaj wydaje się, że te poziomy wsparcia są respektowane i teraz jest obserwowane odbicie. Odbicie, które myślę swoim zasięgiem może jeszcze troszeczkę być podciągnięte z prostego powodu. Mamy tutaj lukę spadkową, lukę, którą przydałoby się domknąć i myślę, że ten ruch, który jest obserwowany, ma za zadanie właśnie takie domknięcie. Jeżeli ona miałaby zostać domknięta w całości, no to od obecnego poziomu, gdzieś do właśnie okolic tej świecy, to jest powiedzmy jakieś 9-10%, więc myślę również przyzwoita ewentualna stopa zwrotu. Oczywiście gdyby taki ruch się zdarzył, gdyby to odbicie było kontynuowane, ale myślę, że szansa na niej jak najbardziej jest, biorąc pod uwagę to, że poziomy wsparcia zostały respektowane. Mówię o tej okolicy 17,40, 17,50, ta zielona linia. Wskaźniki gdzieś wtedy też wskazywały na to, że o takie odbicie może się realizować i biorąc pod uwagę właśnie tą lukę, no to są te czynniki, które prawdopodobnie przesądzą o tym,
że to odbicie kontynuowane będzie. Pytanie też, sam jestem bardzo ciekaw, muszę przyznać, czy będzie to odbicie typowo takie techniczne, żeby wszystko tutaj podomykać, żeby wszystko się zgadzało, mówiąc wprost, czyli właśnie domknięcie tej luki, a potem może ponowny powrót do spadków, może w okolice na przykład nawet 15 zł taki spadek mógłby wtedy sięgnąć, czy jednak będzie to już takie odbicie wzrostowe, które gdzieś będzie miało za zadanie wyprowadzić walory na poziomy nawet powyżej 30-35 zł, ale myślę, że dowiemy się tego już niedługo. Na przykład już właśnie w trakcie ewentualnego domykania tej luki, jeżeli po domknięciu będziemy obserwować cofnięcie, no to ja bym był wtedy bliżej tego scenariusza negatywnego, czyli takie typowo techniczne domknięcie i ewentualna kontynuacja spadków. Natomiast jeżeli po domknięciu dalej byłyby obserwowane wzrosty, no to wtedy myślę, jak najbardziej możliwy jest ten scenariusz pozytywny i ponowne próby podejścia na wyższe poziomy. Na koniec jeszcze szybkie podsumowanie. Mamy tutaj trzy spółki: Serinus, Onde, Zepak. Tabelka pusta, bo tabelka w nowej formie, także nie ma jeszcze co do niej wpisywać. Za tydzień w niedzielę będzie uzupełniona. Zobaczymy wtedy, jak ta cena w ciągu tygodnia się kształtowała i jak właśnie walory tych trzech spółek sobie poradziły. A w tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca tego materiału. Zachęcam do komentowania, oceniania i oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć.